teraz podniosę flagę do góry. Ja na razie rozłożona. Dobra. Szanowni Państwo, jest godzina 11. Przed oficjalnym rozpoczęciem pewne sprostowanie, które należy tutaj z tej sceny wygłosić do zgromadzonych. W przestrzeni publicznej ostatnio pojawiła się informacja, jakobyśmy my, jako organizatorzy, umówili się z rządem na podpisanie jakiegoś porozumienia dzisiaj, które miałoby zakończyć protesty w całej Polsce. Otóż jest to absolutna nieprawda. Nie ma żadnego porozumienia. Z czym dzisiaj, jeszcze żeby było trochę ciszej, z czym dzisiaj idziemy na spotkanie do marszałka Hołowni, o ile nie zmieni zdania, to są postulaty, a nie jakiekolwiek układanie się z rządem. Mamy trzy postulaty, z którymi dzisiaj tutaj jesteśmy. Nieporozumienie, bardzo proszę nie mylić. Pierwszy postulat to jest kwestia odejścia od szkodliwych zapisów Zielonego Ładu. Drugi postulat to jest uszczelnienie granic Polski przed niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej. Oraz trzeci postulat, ochrona hodowli zwierząt w Polsce, bo to zwierzęta głównie są konsumentem wielu zbóż i produktów rolnych, które my produkujemy. Mamy cały łańcuch, o który dzisiaj dbamy i będziemy walczyli. Proszę Państwa, trzy postulaty, nieporozumienie. Także sprostowanie, a teraz oddaję głos Sławkowi Izdebskiemu, który oficjalnie musi rozpocząć zgromadzenie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jeszcze raz potwierdzam Państwu, postulaty były, są i będą tylko trzy. Te, które wymienił tutaj kolega. Proszę Państwa, naturalną rzeczą jest, że jeżeli rząd chce zrealizować nasze postulaty, to musi wcześniej czy później zawrzeć z nami porozumienie. Z nami, z rolnikami. Dlatego to jest naturalne. Gdzieś ktoś wyrywa słowa z kontekstu, to jest naprawdę nam do niczego niepotrzebne. Proszę Państwa, witam serdecznie biało-czerwoną Warszawę, witam serdecznie wszystkich rolników, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Jest nas dużo, jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Są organizacje, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest organizacja protestu jednej grupy, tylko wszyscy razem, ruchy oddolne, organizacje, które są w Polsce, wszyscy razem pokazujemy tą jedność, że razem, wspólnie możemy tą wielką sprawę wygrać. Wspólnie i w porozumieniu. Ale wśród nas są też inne grupy. Witam serdecznie górników z sierpnia 80 szczególnie. Brawo dla górników. Serdecznie witam transportowców, ci też mają ogromny problem, wspieramy Państwa, jesteśmy z Wami, musimy się trzymać razem. I witam serdecznie koleżanki i kolegów ze wszystkich ruchów, począwszy od Szczepana Wójcika, kolegę tutaj Wiktora Szmulewicza, Wiesława Gryna, wszystkie ruchy oddolne, które za samoobronę oczywiście jak najbardziej. I zaraz tutaj kolega będzie witał, będzie wymieniał. Także marsz dzisiejszy i dzisiejsze zgromadzenie uważam za otwarte. Dzisiaj jesteśmy, to jest sukces. Ja odpowiem nie. To, że dzisiaj jesteśmy, to jest porażka. Porażka tych, którzy decydują o nas, za nas. To nie jest kwestia jednego rządu, drugiego rządu, tylko to jest porażka wielu lat niewłaściwego rządzenia rolnictwem, gospodarką. Proszę Państwa, to, że dzisiaj jesteśmy, jest naszym wyrazem dezaprobaty do tego, co nam partie rządzące proponują. Nie zgadzamy się na różnego rodzaju propozycje, które wychodzą
z Unii Europejskiej. To ona, między innymi ona zmusza nas do tego, że dzisiaj przyjechaliśmy z 3 postulatami. Ja powtórzę. Pierwszy postulat, z którym dzisiaj przyjechaliśmy. Nie ma zgody polskiego społeczeństwa, polskich rolników na szkodliwe zapisy Zielonego Ładu. Zielony Ład, pięknie ubrana, powiedziana nazwa. Co się pod nią kryje? Kryje się niszczenie i destrukcja rolnictwa. To jest atak na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy. Drugi punkt. Uszczelnienie granic przed niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to decydenci zdecydowali o tym, że granice Polski są otworzone, że my, polscy rolnicy, bankrutujemy. My płacimy za błędne decyzje rządzących. Na to nie będzie naszej zgody. Trzeci postulat. Ochrona hodowli zwierząt w naszym kraju. Nie będzie zgody na to, żeby jakaś lewacka ideologia zabraniała nam hodowli zwierząt, uprawy naszej ziemi. Nie możemy się poddać tej chorej ideologii, która nam narzuca, co mamy robić, a czego nie. Nie ma zgody rolników na to, żeby nam likwidować gospodarstwa w imię jakiejś fałszywego, głupiego spojrzenia na życie, na świat. To my, rolnicy, wiemy, jak zajmować się zwierzętami, jak je hodować. Nikt nie będzie nam mówił, co nam wolno, czego nam nie wolno. Na to zgody naszej, proszę Państwa, nie będzie. To wszystko sprawiło, te wszystkie ataki na rolnictwo sprawiły, że dzisiaj tutaj razem jesteśmy. Jednoczymy się, rolnicy, górnicy, myśliwi, transportowcy. Wszyscy razem, jednym głosem, będziemy walczyli o nas. Dziękuję, że jesteście. Szanowni Państwo, ale skoro jesteśmy rolnikami, a wszyscy tutaj jesteśmy dzisiaj przede wszystkim rolnikami, żaden z panów stających za mną nie jest dzisiaj prezesem, jest rolnikiem, tak samo jak my wszyscy. Dlatego, drodzy Państwo, zacznijmy tak, jak zacząć powinniśmy. Drodzy Państwo, do hymnu!
koledzy, koleżanki, dziękuję za to, że jesteśmy dzisiaj tak liczni. Myślę, że dzięki nam wszystkim odpowiedzieliście na nasz apel. I myślę, że my razem wszyscy zwyciężymy.